W afrykańskim buszu i w bogatych miastach Republiki Południowej Afryki. Wszędzie natkniemy się na miejsca związane ze zmarłymi. Czczenie przodków to jeden ze znaków firmowych Czarnego Lądu. Samych ceremonii pogrzebowych i rytuałów związanych ze śmiercią można by wymienić około setki. Mieszkańcy Afryki nie rozdzielają sfery materialnej od duchowej, dlatego dbają o zmarłych, składając im ofiary. W ten sposób podtrzymywany jest kontakt z tymi, którzy odeszli. Kolejne powszechne wierzenie mówi o tym, że zmarli mają swoje ulubione miejsca, w których stale przebywają. Mogą to być świątynie, pojedyncze drzewa lub krzewy, czy cmentarze. Jedną z wywodzących się właśnie z Afryki zapomnianych starych religii jest wudu. O wudu, jednej z najbardziej tajemniczych religii świata, porozmawiamy z Bartoszem Samitowskim, antropologiem kultury. Proszę powiedzieć, czym jest wudu? Wudu jest religią, która powstawała w czasach niewolnictwa czarnych, czyli począwszy od XVI wieku w sercu Karaibów na Haiti. No jest religią owianą bardzo silną czarną legendą i można powiedzieć romantyczną legendą wykreowaną przede wszystkim przez Hollywood. Ile w niej prawdy? 0,1%. To, co wiemy, to zombie, zaklęcia, dżungla, mroczne i tajemnicze sprawy, czarownicy. Natomiast jest to bardzo marginalny element kultury haitańskiej, z którego po prostu najbardziej atrakcyjny być może dlatego przyjął się w kinie. Natomiast wudu samo w sobie jest nazywane przez swoich wyznawców religią nadziei i miłości. Nadziei na przetrwanie trudów rozmaitych związanych z życiem, miłości wobec drugiego człowieka i wobec bóstwa, wobec zmarłych. Jest też religią, która pozwoliła przetrwać niewolnikom na Nowym Lądzie w warunkach nieludzkich, absolutnie trudnych, a także no, przyczyniła się do tego, że Haiti stało się pierwszą wolną republiką czarnego człowieka na Nowym Lądzie. A jak w tej tradycji, jak w tej religii sytuuje się śmierć? Jak postrzegają Haitańczycy, wyznawcy wudu, śmierć właśnie? Śmierć w wudu odgrywa bardzo istotny element, dlatego że w przeciwieństwie do naszej kultury śmierć towarzyszy człowiekowi na co dzień. W naszej kulturze jest tendencja do pomijania tego dość oczywistego faktu egzystencji i do raczej chowania się przed nim, do nieprzyznawania się samemu przed sobą, że kiedyś skończymy i raczej uciekania od tej myśli. Natomiast z punktu widzenia wudu, czy no nie tylko, tak samo kultur szamańskich, czy dalekowschodnich, jest to kardynalny błąd, dlatego że ucieczka od śmierci zubaża nasze pojmowanie życia. Dlatego że ogołacamy sens życia, który dopiero tak naprawdę uwidacznia się, kiedy człowiek skonfrontuje się z prawdą o istnieniu, czyli z tym, że umrzemy pewnego dnia. W wudu ten element jest zasadniczy, co objawia się między innymi w bardzo szeroko rozwiniętym kulcie zmarłych i w głębokiej filozofii śmierci. No właśnie, Haitańczycy, wyznawcy wudu lubią mówić o tym, że to przodkowie są dla nich, a nie oni dla przodków. Jak to rozumieć? Czy rzeczywiście Haitańczycy, wyznawcy wudu, nie odprawiają rytuałów pogrzebowych, nie pamiętają o zmarłych? Jak to jest? Wręcz przeciwnie. Haitańczycy no, chyba bardziej niż ktokolwiek inny dbają o to, żeby
pochówek ich zmarłych był odprawiony całkowicie profesjonalnie i z uwzględnieniem wszystkich reguł sztuki. Dlaczego to takie ważne? Po to, żeby między innymi po to, żeby zmarły mógł spokojnie przejść do następnego stadium swojego istnienia, bo śmierć jest uważana za trzecie narodziny tak naprawdę człowieka. Pierwsze no to są narodziny w ludzkim ciele, drugie to jest inicjacja w dorosłość, czyli osiągnięcie pełni człowieczeństwa. Natomiast z chwilą śmierci człowiek rodzi się do bycia przodkiem. I w wudu przykłada się bardzo dużą wagę do wykonania odpowiednich czynności rytualnych, które zapobiegną, że taki właśnie duch zmarłego niezadowolony z powodu braku odpowiedniego respektu będzie kręcił się gdzieś dookoła nas niezadowolony. I może nam zrobić krzywdę? Tak, no może jakieś złośliwe sztuczki robić na przykład, wprowadzać nas nam jakieś zamieszanie w życie. Czasami nawet może przemówić w czasie ceremonii poświęconych zmarłym i wyrazić swoje niezadowolenie z tego tytułu. I tak długo będzie narzekał, aż odprawi się prawidłowy rytuał pogrzebowy. A jeżeli nasz zmarły, nasza bliska osoba była kimś niezwykłym, to znaczy na przykład bardzo dużo dla swojego środowiska zrobiła, mówił mi Pan o tym wcześniej, jest jakiś sposób na to, żeby kontakt dłuższy, lepszy właśnie z tymi najbardziej uzdolnionymi członkami społeczności utrzymać. O co chodzi? Oczywiście w wudu istnieje bardzo zaawansowana technologia, nazwijmy to recyklingu duchowego, to znaczy takim jednostkom wybitnym, w jakiś sposób odznaczających się czy to duchową mądrością, czy zdolnościami artystycznymi, nie pozwala się po prostu odejść, dlatego że uznane to byłoby za marnotrawstwo. Są rytuały, które pozwalają taką duszę na przykład zachować w specjalnie do tego przeznaczonym glinianym dzbanku, po to właśnie, żeby zachować jej więź z żywymi i po to, żeby czasami można było taki dzbanek na przykład otworzyć i zasięgnąć porady i po to, żeby utrzymać taką istotę blisko. Mówi się, że w wudu nie tyle żywi służą zmarłym, co właśnie żywi zmuszają, może to za twarde słowo, zmarłych do tego, żeby im służyli. To znaczy, żeby dzielili się swoim doświadczeniem, obecnością, wiedzą, błogosławieństwem, żeby pomagali w życiu doczesnym i pomagali uporać się jakoś z rzeczywistością. Trudną. A jak taki garnek się stłucze zupełnie przypadkiem? No, jeżeli z jakichś względów taka dusza była niezadowolona, bo na przykład nie dopełniono kultu, to może nieźle rozrabiać po prostu. Nie ma sposobu, żeby ją cofnąć i w innym garnku zamknąć? Oczywiście, jako że zdarzały się już takie sytuacje, istnieją odpowiednie rytuały, które pozwalają taką duszę na powrót zutylizować i umieścić w nowym dzbanku, tym razem twardszym i może lepiej zakorkowanym. I jeszcze jedna rzecz. Czy Haitańczycy, kiedy wyobrażają sobie śmierć, widzą konkretną postać? Jaką postać śmierć przybiera, jeśli w ogóle przybiera jakąkolwiek? Mm-hmm. Bóstwo śmierci, tak zwane loa, tak jak nazywają się bóstwa w wudu, nazywa się Gede. Mówi się o nim czasami z pewnym afektem Papa Gede. Jest to nienagannych manier postać, zazwyczaj trochę wycofana i introwertyczna, siedząca sobie w kącie. Przyjrzyjmy się jego okularom, dlatego że Papa Gede nosi okulary przeciwsłoneczne, w których jest tylko jedno szkiełko. A to dlatego, że jednym okiem, tym odsłoniętym, patrzy na świat żywych i widzi wszystko, co się na nim dzieje. Natomiast
Drugim okiem patrzy na świat zmarłych. Można odczuć po tej postaci taką cierpliwość, tak jakby chciał powiedzieć, że jest tutaj, że patrzy, że widzi i czeka. Nie śpieszy mu się, dlatego że w pewnym momencie każdy z nas uda się na spotkanie z nim. Bardzo dziękuję. Jak Państwo widzą, trzeba uważać, kto siedzi przy sąsiednim stoliku. Jeżeli to jest starszy pan z laseczką w ciemnych okularach, może to być Papa Gede.